Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie z Krakowa. Dzisiaj przyjechałam tutaj na targi książki i właśnie czekam, aż ceny z Ubera spadną. 5 minut temu Uber był za 21 zł, znalazłam sobie ławeczkę, chciałam nacisnąć, patrzę, 35 zł, więc posiedzę i poczekam, aż z powrotem spadnie. Zapraszam was na dzień ze mną. Liczyłam, że nagram dla was tutaj jakąś piękną relację, ale to są takie dzikie tłumy ludzi, cały czas ktoś szturcha mnie, boję się, że wytrącę aparat. Jeżeli macie pytanie, czy jest mi ciepło w czarnym, wełnianym golfie, jest obrzydliwie gorąco. Jestem tu 10 minut i marzę, żeby już stąd wyjść, ale szukam czwartej strony. Jutro widzę się z moim tatą, dlatego uznałam, że zrobię małą niespodziankę. Już wczoraj to znalazłam, także kupiłam książkę i teraz czekam na autograf. Powiem wam szczerze, że jeżeli gdzieś istnieje piekło dla introwertyków, to jest to tutaj. Tyle ile razy zostałam dzisiaj popchnięta, gdzieś tam wiecie, kopnięta, ktoś mnie popchnął. Jeżeli ten film jest jakiś taki, że cały czas coś się rusza, to przepraszam najmocniej, ale no, tu jest jakiś nieludzki tłum. Żałuję, że ubrałam się w czarny golf, no ale co zrobić? Już muszę wytrwać i wystać. Dobra, słuchajcie, idę do drugiej hali, już jestem połowę zobaczyłam, idę do drugiej hali, a potem na spokojnie do sali świątecznej czwartej strony, gdzie spotkam wszystkich autorów świątecznych wydań. I od razu wam mówię, że wszystkie świąteczne książki czwartej strony będą do wygrania u mnie na Instagramie, także wpadajcie tam. No, jakbyście widzieli, ile ludzi teraz przede mną przechodzi, to sama jestem z siebie dumna, bo jakbyście chcieli wiedzieć, to za mną tak się dzieje. Także jakieś przełamałam już od jakiegoś czasu swoje bariery. Pokażę wam potem książki, które kupiłam, ale to już zrobię, słuchajcie, chyba przy obiedzie, jak już będę w centrum Krakowa. Bo ja tu jestem w ogóle, słuchajcie, z walizką, żeby było mi wygodniej. O nie, już jest za ciężka. Trzeba już. Widzę stoisko, do którego na pewno muszę pognać, czyli dwie siostry. I znaleźć jedną książkę, która widziałam, że wyszła i mam wielką nadzieję, że ją tutaj znajdę. Boże, pół godziny jechałam z taksówkarzem, który miał tak zryte poglądy, który na przykład mówił takie teksty, chyba tę walizkę strasznie słychać, że kobieta jak ma tatuaż, to nie jest pełnowartościową kobietą. Naprawdę cisło mi tam z tyłu, żeby coś powiedzieć. Nikogo nie zdziwi pewnie, że przyjechałam do centrum i idę na obiad do Pino. Nie mogłam przejść obojętnie obok tej promocji, także coś tam jeszcze sobie na dole kupiłam i lecę na autobus. No nie działa mi coś w garek. No
No i ja się z wami witam następnego dnia. Przepraszam najmocniej, ale wczoraj jak wróciłam, to byłam tak bardzo zmęczona, że po prostu już padłam. Obiecałam wam, że pokażę wam książki, które kupiłam, więc tak też zrobię. Co prawda nie pokażę wam niestety jednej z książek, ponieważ ona jest na temat tego naszego sekretnego projektu. Jest ona dla Antka i jeżeli wam pokazałabym tą książkę, to cała magia tego, że na razie nie chcemy o czymś mówić, nie miałoby sensu. Także jedną książkę na pewno wam pokażę za jakiś czas, bo ja ją wzięłam dlatego, znalazłam ją tam na targach i uznałam, że no nie widziałam jeszcze książki o tej tematyce tak dobrze zrobionej, także jak dojdzie do tego ujawnienia tej sprawy, o, niech już to się stanie, bo to jest takie męczące. I nagrywałam film z moją mamą i ona też się wygadała i musiałyśmy nagrywać, bo dzisiaj nagrywałam film z moją mamą i ona się wygadała i mówię, jeszcze raz musimy powtarzać, bo żeś się wygadała przez przypadek. Widzieliście Krajewskiego, którego kupiłam wczoraj z podpisem i on był dla mojego taty i już go tata wziął. Tam chyba wam pokazywałam, że dedykacja była, więc tata się bardzo ucieszył. Od Znaku dostałam też, kupując tam można było sobie wybrać jedną książkę, więc wybrałam też, to jest hiszpański, to jest pierwsza część bestsellerowego cyklu, hiszpański, jakiś taki kryminał, także jak będę miała chwilę, to się tym zajmę, chociaż przyznam szczerze, całkiem sporo książek mam, bo uwaga, tutaj jest coś dla was, o Jezus, byłam na spotkaniu czwartej strony, ojeju, i to wszystko jest dla was. Poświęciłam ponad godzinę mojego życia, żeby w każdej książce dla was był podpis od każdej z autorek, taki neutralny, bo nie wiem, czy będziecie chcieli wygrać te książki dla siebie, może dla swojej mamy. Ja o tych książkach nagram dla was osobny film i mniej więcej wam powiem, co, w której, o co chodzi, czy to jest jakaś pierwsza część, czy kontynuacja i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że w pierwszej połowie listopada taki film się u mnie pojawi i te książki będą wszystkie do wygrania dla was. Właściwie jeszcze więcej, bo jeszcze je dostanę, więc to nie są, te akurat egzemplarze są z podpisem, który sama własnoręcznie zdobyłam i jeżeli ktoś będzie chciał, żebym ja coś tam od siebie też dopisała, to dla was dopiszę. No wiem też, że nie pisało dla moich widzów i tak dalej, bo wymyśliłam, że może ktoś będzie chciał ją mieć i dać ją na prezent z taką dedykacją świąteczną, także proszę, to jest ponad moja godzina życia i taszczenie tego, także 8 świątecznych książek od czwartej strony, wszystkie mają, żeby nie było, wszystkie mają swoje własne, widzicie, tu są dedykacje dla was napisane. Jeżeli chodzi jeszcze o książki dla dorosłych, to kupiłam dla mojego męża, ale sama na pewno też przeczytam. Mateusz Grzesiak, Personal Branding, czyli jak skutecznie budować autentyczną markę osobistą, no to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego ja tą książkę przeczytam. Także to też kupione. Dla Antka Kicia Kocia. Ja nie jestem fanką tych książek, od razu wam mówię, mnie one denerwują. Ja nie lubię takiego stylu malowania, takiego chaotycznego, więc ja ich nie kupowałam i bym ich nie kupowała, gdyby nie to, że w przedszkolu czytają. Jantek poznał Kicie Kocie w przedszkolu i oglądając zdjęcia, które dzień wcześniej patrząc, jak jest na targach, jak się przygotowywałam, co i jak, to Antek leżał koło mnie i tam było zdjęcie Kici Koci. No i nagle zaczął Kicia Kocia i obiecałam mu, że mu przywiozę jakieś książeczki, więc dwie mu kupiłam. Kupiłam mu W kosmosie i Co z tymi śmieciami, czyli takie, wiecie, to taka bardziej mamusiowa, żeby mu już, wiecie, ekologiczne rzeczy, no u nas to jest bardzo ważne w domu, a on się bardzo interesuje kosmosem, także te dwie książki. Kupiłam mu też, słuchajcie, to jest właśnie taki wynalazek na targach, nie znam, co to jest, Axiomat, nie znałam wcześniej tego wydawnictwa. Słuchajcie, znalazłam taki quiz, to jest podobne jak Czuczuma, tylko jest moim zdaniem o wiele lepsze. Ponieważ, tylko muszę to włożyć z powrotem do lodówki, bo to działa dobrze jak jest zimno, a u nas dzisiaj jest okropnie gorąco. Mamy jakieś pytanie do dziecka, ten quiz na przykład, który kwiat to tulipan? Dziecko mówi, że to i obok jest znaczek i tu na dole ma po prostu takie, wiecie, jak dobrze odpowiedział, sorry, ja tu dotknęłam palcem i jak źle dziecko zaznaczy, to pod spodem ma smutną buźkę, także Antek jest zafascynowany. Jak chcecie, żeby to z powrotem wróciło, jak jest tak ciepło jak teraz, to po prostu trzeba to włożyć do lodówki. I słuchajcie, kupiłam coś do nauki pisania, bo czas już szkolić rączkę. To są szlaczki, wiadomo, nie będzie robił tego jeszcze idealnie, ale jest bardzo zadowolony rano po śniadaniu, dzisiaj też sobie robił i no był bardzo, to jest ten magiczny pisak, że potem jak się pouczy,
to może to przejechać. Zostawię wam linki na dole i książka od dwóch sióstr, którą mówiłam, że mam nadzieję, że mi się uda i jest po prostu, zaraz wam pokażę. Ja ją znalazłam ponad rok temu na pewno w internecie i jej nigdzie nie było. Ja obserwowałam różne sklepy, kiedy będzie dodruk i wiedziałam, że on się ostatnio pojawił, ale zanim zdążyłam zrobić zakupy, on się wyprzedał. I tak przyszłam na to stoisko i patrzę i mówię, no nie ma. I się pytam tej pani, ale wiecie, tak z nadzieją zero, a macie może w głębinach? Tylko chyba wcześniej nazwała w głębinach. Nie pamiętam, czy się nazywało w głębinach oceanu. Jakoś pamiętam, że szukałam książki w głębinach. To jest książka pop-up. Ale to jest najpiękniejsza książka pop-up, jaką widziałam w życiu. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Czy wy to widzicie? Mamy po prostu, pokażę wam ostatnią stronę, bo po prostu każdy, kto ją widzi, mówi wow. Mamy tutaj normalnie rafę koralową, a na górze co się dzieje jakby nad powierzchnią. I co się dzieje pod powierzchnią wody? Oczywiście Antek już gdzieś tu wychwycił. Mamo, tu pływa meduza! Tutaj mamy, że na przykład dopłynął ten statek na Arktykę, czyli mamy z góry co się dzieje i z dołu. Ja wam zostawię linka do tej książki, ale nie ręczę, że uda wam się ją zdobyć, a jeżeli gdzieś ją widzicie, to ją po prostu kupcie, bo jest jeszcze druga część w lesie i też jej ostatnio nigdzie nie widziałam. Widzicie, tu jest taka mniej nabuzowana strona, ale no... To jest przepiękne, naprawdę. Ja bardzo chciałam tą książkę, ja bardzo lubię, one bardzo budują wyobraźnię. Też zachęcają dzieciaki do książek, że książki nie muszą być nudne. Ona nie była tania, bo ona tam na targach kosztowała chyba 50 zł, a normalnie kosztuje 60. Ale bardzo, bardzo warto. Jak widzicie, nic dla siebie nie kupiłam, bo ostatnio przyszło zamówienie z innymi moimi książkami i ja mam tyle do czytania, więc uznałam, że nawet... Powiem tak, byłam bardzo zadowolona, bo udało mi się zobaczyć niektóre osoby. Teraz będę trochę dobra, przyznam się wam do czegoś. Nie czytałam książek pani Blanki Lipińskiej. No nie czytałam, nie interesuje mnie to, jak co ona tam pisze. Ale nie wiem, dlaczego obserwuję ją na Instagramie. I teraz taką Grażyną pojedzie. No, powiedziałam to dwóm osobom i się śmiały, więc może wy też się pośmiejecie. Poszłam na targach zobaczyć, czy ona na żywo ma też taką cerę. Nie mam. No, normalny człowiek. W sensie ewidentnie jakieś filtry stosuje na Instagramie. Ale no, ładna kobieta, więc nie umiem określić, dlaczego obserwuję ją na Instagramie. To jest takie coś niewytłumaczalnego dla mnie. Ale widziałam profesora Bralczyka, właśnie Krajewskiego. Dzisiaj wiem, że będzie nasza noblistka też tam. Targi same w sobie są czymś, co warto odwiedzić. Jak opowiadałam rodzicom, to mówili, że też w przyszłym roku może by się zabrali, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby poczuć tą atmosferę. Ale gdyby nie zależało mi tylko na tym, żeby zobaczyć jakichś autorów, a mi zależało, żeby zdobyć dla was 8 podpisów, więc naprawdę ustałam się tam, jak nie wiem, gdyby mi na tym nie zależało, no to myślę, że bardziej rozsądniejsze byłoby pojechanie tam w czwartek czy w piątek, bo wtedy moglibyście się zapoznać z książkami. Faktycznie poświęcić tam, na przykład wolałabym poświęcić tam cały dzień, obejść, zobaczyć te niektóre stanowiska, chwycić do ręki niektóre książki, poczytać o czym są. Myślę, że wtedy wróciłabym z pełną walizką też książek dla siebie. Na to nie było czasu, bo było tam niesamowicie duszno, bardzo dużo ludzi i taki, no dla mnie osobisty minus nie było też, przynajmniej w tej części dolnej. Nie wchodziłam na górę, bo tam jak zobaczyłam ile ludzi jest w kawiarni, to się przeraziłam. W jednym miejscu była taka... kawiarenka i tam była ponad taka wielka kolejka, żebym stała tam ponad pół godziny. Brakowało mi po prostu w paru miejscach automatów na wodę. Może gdzieś były i ja nigdzie ich nie widziałam, przez to ja nic nie piłam na tych targach i no, dlatego się pewnie dzisiaj kiepsko czuję po prostu. Tłum ludzi, dla mnie było po prostu tego za dużo, ja nie lubię jak ktoś się na mnie cały czas ociera, jak ludzie idą jak bydło, bo tak, no wszyscy tam mówiliśmy, nawet z tymi niektórymi autorkami rozmawiałam i wszystkie mówią, że wiecie, ludzie idą i nagle mówią, a odwrócę się i pójdę do innego stanowiska i się w tym momencie odwracają i gdzieś tam idą. Przez to, no ja byłam zmęczona, bo nie mogłam popatrzeć sobie na stoisko, co tam jest, bo ktoś na mnie co chwilę wchodził, ktoś wbiegał. Myślę, że to też nie jest miejsce na małe dzieci, ale to jest moje zdanie, bo po prostu tam było niesamowite
niesamowicie głośno, duszno. Ciężko było w ogóle wózkiem, dużo było ludzi z takimi totalnymi maluszkami albo z wózkami, co dla mnie, takiej osoby po prostu tam chodzącej, dość mocno utrudniało komunikację, przebijanie się, wiecie, ile razy ktoś na mnie nadepnął, szturchnął, to było męczące. No i ta duchota, na pewno, to tam było wczoraj z 30 ileś stopni, nie było czym oddychać. Tak jak mówię, zaobserwujcie mnie, bo tego nie powiedziałam, te książki z podpisami będą do wygrania na Instagramie, tylko i wyłącznie te bez dedykacji będą tutaj na YouTubie, także wasza decyzja, czy chcecie mieć z dedykacją. No ja bym wolała mieć z dedykacją, więc wpadajcie na Instagrama i tam tylko i wyłącznie będzie ten konkurs, ale o tym wam wszystkim powiem w grudniu i w ogóle w grudniu będzie sporo rozdań na moim kanale, ale będą one tylko i wyłącznie dla subskrybentów. YouTube teraz wprowadził już w ogóle taką super funkcję, jak ja odpisuję na wasze komentarze, to widzę, czy wy subskrybujecie mój kanał, czy jesteście widzami, którzy nie subskrybują, pisząc komentarz, więc no, wtedy to jest idealna opcja, brakowało mi jej bardzo i ja wtedy widzę, bo to nie jest na zasadzie, że wiecie, oglądam cię, ale jak ktoś już komentuje, to znaczy, że ma konto i wtedy widzę, czy ten ktoś komentuje i może jest tutaj pierwszy raz, czy w ogóle wpada tak po prostu, czy jest faktycznie moim subskrybentem, także nie będzie żadnego problemu w odkopywaniu, jeżeli chodzi o konkurs. Więc na święta szykuje się dużo rozdań, bo nie tylko czwarta strona, też kilka innych firm, ale też sama zasponsorowałam kilka nagród. Także myślę, że taki będziecie mieli mały kalendarz adwentowy. Możliwe, że nawet jest możliwość, że do jakiegoś momentu prawie w każdym vlogmasie będzie coś do wygrania. Także myślę, że będziecie zadowoleni. Także lepiej subskrybować już teraz, żeby wam to nie przepadło. No, więc to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy wy byliście na targach, czy wam się podobało. A ja chyba idę spać, bo no jak słyszycie, znowu mam jakiś katar. No nie wyleczę się w tym roku, ale to jest właśnie minus. Zamiast położyć się i się wygrzać i wyleżeć i wychorować, tak się tylko człowiek lepiej czuje, to już chce zacząć pracować i nadganiać i błędne koło. Także idę się ogarnąć głosowo i dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!